nie? Dzień dobry, naprawdę nazywam się Aleksander Głowacki. Bolesław Prus urodził się 20 sierpnia 1847 roku na Lubelszczyźnie w Królu Wieczory, a zmarł 19 maja 1920 roku w Warszawie. Dziękuję. Cześć, powiedz na tym swojej patronie. Szybko stracił rodziców, następnie zaopiekowała się nim babka, która mieszkała w Chłowach. Potem ciotka z Lublin. Cześć, co powiedz nam o swojej patronie? Mieszka w Sierpcach, tam opiekował się nim brat. Dziękujemy. Co powiecie o swoim patronie? Wziął ślub z Oktawią Trębińską w lubelskim kościele parafii Świętego Ducha, nigdy nie mieli dzieci i w roku 1895 wyjechał swoją jedyną podróż do Niemiec, Szwajcarii i Francji. Wziął udział w powstaniu styczniowym, za co został aresztowany. Chętnie odwiedzał na Łęczów, jeździł tam przez 30 lat swojego życia. Dziękuję wam. Jak widać, już nie miał problemu z domu i wykazali się ogromną wymianą swojego patrona. A teraz mamy niepowtarzalną okazję przeprowadzenia wywiadu z Bolesławem Prusem. Panie Bolesławie, jak to się stało, że uczęszczał pan do szkoły w Lublinie? Zamieszkałem u cioci Olszewskiej w Lublinie, przy ulicy Olejnej i po śmierci rodziców i babci. I w tym mieście rozpocząłem naukę w szkole. Jakim był pan uczniem? Nie byłem grzecznym uczniem. W ławce zawsze się kręciłem. Nigdy nie mogłem zapamiętać tematów zadawanych wypracowań. Chodziłem na wagary. Często otrzymywałem od nauczycieli kary. Musiałem nawet powtarzać drugą klasę. Po jakimś czasie oprzytomniałem. I w piątej klasie zostałem prymusem. Jaki przedmiot był pana ulubiony? Kochałem matematykę i nauki przyrodnicze, ale wypracowania pisałem równie w doskonałe. Jak potoczyła się pana dalsza edukacja? Później pobierałem nauki w Warszawie i Puławach. Chciałem podjąć studia w Petersburgu, ale nie było mnie na nie stać. W Warszawie podjąłem studia w szkole głównej na wydziale matematyczno-fizycznym. Trudności materialne przyczyniły się do tego, że na trzecim roku przerwałem studia w Puławach. Rozpocząłem naukę na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Ale pokłóciłem się tam z jednym z profesorów rosyjskich i wróciłem do Warszawy. Jaką radę ma pan dla uczniów szkoły podstawowej numer 22? Moje serce się ratuje i duma mnie rozpiera, gdy widzę uczniów gromadzących się w szkole mojego imienia. Uczcie się pilnie, ale najważniejsze jest to, żeby wasze serca były otwarte na dobro drugiego człowieka. Dziękuję za rozmowę. Prus cierpiał na agorafobię, lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni. Miał też kłopoty ze wzrokiem. Chodził w ciemnych okularach, nie mógł wejść na oświetlone schody, patrzeć przez okno, jeździć przez mosty. Obie dolegliwości były skutkiem traumatycznych przeżyć w czasie powstania styczniowego. Z powstaniem wiąże się też pseudonim literacki Głowackiego – Bolesław. Po poranie odniesionej pod białką cierpiał na bóle głowy. Prus od herbu rodzinnego. W Lublinie, przy Lipowej, został pochowany Leon, ukochany brat Aleksandra. Bolesław Prus, entuzjasta i popularyzator wiedzy, interesował się zjawiskami nadprzyrodzonymi i uczestniczył w seansach wywoływania duchów. Wraz z żoną adoptowali chłopca o imieniu Emil, który w wieku lat z powodu nieszczęśliwej miłości popełnił samobójstwo. Co mam
pani może powiedzieć o twórczości Bolesława Prusa? Bolesław Prus był zawodowym dziennikarzem i felietonistą. Napisał również wiele nowel, jak Antek, Katarynka, Michałko z legend starożytnego Egiptu. Ale również był powieściopisarzem. Napisał Lalkę, Placówkę. Obecnie są to powieści, które uczniowie mają jako lektury obowiązkowe. Dziękujemy. Spotkaliśmy też wiele bohaterów utworu Bolesława Prusa. Posłuchajmy, co o sobie mówią. Cześć, jestem Antek, mieszkam w małej wsi nad Wisłą. Mieszkam z mamą i bratem Wojtkiem. Od najmłodszych lat musiałem pomagać mamie w gospodarstwie. Byłem świniopasem, ale nie dobrze mi szło. Nie potrafiłem pilnować zwierząt. Chodziłem do szkoły, ale nie byłem dobrym uczniem. Pracowałem też u kowala, całkiem nieźle mi szło, ale to nie była praca dla mnie. Za to moją pasją jest wyrabianie zabawek w drewnie. Lubię rzeźbić w drewnie. Na początku rzeźbiłem wiatraki. Teraz robię w drewnie wiele innych rzeczy. Postanowiłem wyruszyć w świat. Chcę założyć własny zakład rzeźbiarski i sprzedawać swoje dzieła. Bolesław Prus. Michałko. Mam na imię Michałko. W mojej wsi mówią na mnie, że jestem dumny, ale ja się z tym nie zgadzam. Pewnego razu podradczyk wypłacił mi pieniądze za robotę. Wszyscy się rozeszli i zostałem tylko ja. Nie wiedziałem, co zrobić. Ale inżynier zaproponował mi podróż do Warszawy pociągiem technicznym. Zgodziłem się. Po pewnym czasie dojechałem do Warszawy. Znalazłem tam pracę. Na drugi dzień dano mi dziewuchę. Dziewucha pożyczała ode mnie pieniądze i nigdy ich nie oddawała. Ale ja mimo to ją lubiłem. Pewnego wieczoru zobaczyłem, jak czeladnik ją bije. Zdenerwowało mi to, nie to. I zacząłem go dusić. Prawie co go nie udusiłem. Ale on już powiedział, że nie będzie jej bił. Ona powiedziała, że mnie będzie bardzo lubić. Na zawsze. Ale nie dotrzymała słowa, ponieważ następnego ranka czeladnik ją zawołał i ona poszła za nim. Poszedłem szukać innej pracy. Aż w końcu zobaczyłem fabrykę. W fabryce pisać zatrudnił mnie, widząc, że nie chcę za dużo pieniędzy. Oszukiwał mnie na 20 groszy na dzień. Domyśliłem się i gdy dawał mi wypłatę, powiedziałem mu, że mnie oszukuje. On się bardzo zdenerwował i już u niego nie pracowałem. Chciałem wracać do domu, ale zaczął padać deszcz i musiałem przenocować się u tych, którym budowałem dom. Niechętnie mnie przyjęli. Następnego ranka wyszedłem od nich, z domu. Dalej szukałem pociągu wracającego do domu. Po drodze zobaczyłem walący się dom i
ochotników, którzy szukali zwiędrzeja, który zaginął. Ja uwolniłem go spod sterty kamieni. On był bardzo wdzięczny. Później poszedłem w wielki tłum, który oglądał to wydarzenie. I ponieważ był wielki ścisk, uciekłem z niego. Później szukali Michałka, który uratował Jędrzeja. Cóż on sobie myśli? Czyżbym miał nadzieję, że ja, arystokratka, poślubię takiego kupca jak on? Niechże Wokulski płaci, daje rozmaite prezenty, służy, ale niech nie myśli, że w ten sposób mnie zdobędzie, osaczając jak wilk bezbronną łanię, niczym kupiec kupi. Wokulski, gdybym chciała, oddałby mi cały majątek. Jest nudny i nazbyt sentymentalny, ale hojny. Nawet papa mówi, droga Beli, ten Wokulski jest aż nazbyt hojny. Jeśli bym jednak go miała poślubić, to nie wyrzeknę się dla niego towarzystwa i swoich przyzwyczajeń. Jestem niewidomą dziewczynką. 2 lata temu straciłam wzrok wskutek choroby. Miałam nadzieję, że wzrok jeszcze mi wróci, ale niestety nic na to nie wskazuje. Mieszkam z mamą. Jesteśmy biedne i nie stać nas na leczenie. Niedawno przeprowadziłyśmy się do małego mieszkania. Jest tu nudno i nic się nie dzieje. Tam, gdzie mieszkałam wcześniej, mogłam chodzić po całym domu. Od piwnicy aż po strych. Wszystkiego dotykałam i wszystkiemu się przysłuchiwałam. W piwnicy powietrze było chłodne, wilgotne, odgłosy ucichały. Gdy byłam na strychu, słyszałam turkot wozów jadących ulicą. Świergot ptaków, szczekanie psów, szelest liści na drzewach i wiele różnych odgłosów. Tu, gdzie teraz mieszkam, panuje straszna cisza. Przebywam samotnie w pustym pokoju. Jedynie, co mogę teraz robić, to siedzieć przy oknie i wpatrywać się w słońce. Wtedy budzi się we mnie wyobraźnia i wydaje mi się, że widzę cienie barw i kształtów. Panująca tu cisza jest dla mnie męcząca i przygnębiająca mnie. Tęsknię za światem barw. Chciałabym jeszcze zobaczyć moją mamę, moją ulubioną lalkę i własne odbicie. Ach, co to za piękna muzyka! Panią Beatę Marek, jako nauczycielkę języka polskiego w szkole podstawowej nr 22, zapytaliśmy, dlaczego Bolesława Kruska zwaną sercem serc? Służyłam mu pomocy, że działa w społeczną za to, że potrafi współczuwać przede wszystkim między ludzi krzywdzą, zwłaszcza dzieci. Dobrze, że zgromadziła wielu dzieci. Przyrodził się wielką prestację szkodniczą. Kruz został pochowany w gospodarze w badaniu przez Stanisławę Serce, serce. Pani Emilio, dlaczego warto sięgać po książki Bolesława Prusa i zachęcać do tego uczniów? Prusa należy podziwiać za jego kunszt pisarski. Doskonale posługiwał się słowem. Opisywał realia ówczesnego świata, więc z tych książek możemy poznać, jak wyglądała rzeczywistość w XIX wieku. Poza tym pisał o krzywdzie społecznej, o biedzie, o niesprawiedliwości. Z tymi problemami borykamy się także dzisiaj.
Prusa należy także podziwiać za jego działalność na rzecz potrzebujących. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i widzimy się w następnym reportażu.